intrygi polityczne wokół zagadnienia właśnie bitwy warszawskiej, a konkretnie intrygi wokół wybuchu wojny z bolszewikami. Zatem wykład, kto rozpętał tę wojnę, proszę bardzo, oddaję panu głos. Dzień dobry. To trochę jak rozpętałem drugą wojnę światową. Proszę państwa, temat teoretycznie w polskiej dyskusji historycznej nie istnieje. Dlatego, że gdybyśmy prześledzili publikacje naukowe, ale głównie publicystyczne na ten temat, to mamy następujące terminy. I proszę zauważyć, jak będzie to przedstawiane teraz przy okazji obchodów. Najazd bolszewicki, nawała bolszewicka, wojna w obronie suwerenności, ale głównie ten najazd to będzie jako główny motyw. I teraz należy zadać pytanie, skąd ten najazd się wziął? Czy był tym również jakiś nasz udział, czy też, tak jak twierdzi większość historyków, po prostu bolszewicy po pokonaniu Białej Armii po prostu szykowali się od razu do uderzenia na Polskę, w domyśle również na Europę. I gdybyśmy prześledzili pracę historyków, to w ogóle wszyscy przechodzą nad tym do porządku dziennego. Na przykład ostatnio książka profesora Andrzeja Nowaka, Walka z Imperium Zła. W ogóle tytuł jest nie naukowy, tylko typowo propagandowy. To jest jakby ostatni głos historyka na ten temat, znanego dosyć. I tam on jakby przechodzi do porządku dziennego, że jest oczywiste, że Józef Piłsudski, uderzając na Kijów 25 kwietnia, tylko uprzedził uderzenie bolszewickie. Przypomnę, że w historii wojen zawsze ten, który atakuje, mówi, że ubiegł w ostatniej chwili uderzenie tego, na którego uderzył. Na przykład Hitler w 1941 twierdził, że o dwa tygodnie, czy propaganda hitlerowska twierdziła, że o dwa tygodnie ubiegł uderzenie sowieckie. A więc jakby tego typu propagandowe działania strony, która pierwsza atakuje, są w historii dosyć powszechne. Czy w tym przypadku mamy też do czynienia z taką sytuacją? To znaczy, że stroną atakującą była strona polska, a bolszewicy jakby tylko odpowiedzieli. I tutaj gdybyśmy prześledzili publikacje naukowe, które cytują dokumenty wiarygodne, to okaże się, proszę państwa, że nie ma na to odpowiedzi. Znaczy historycy, którzy przeważają w tej chwili, stawiają taką tezę. Po roku 19 bolszewicy po uporaniu się z Denikinem szykowali uderzenie na Polskę i dalej na Europę i wojna była nieuchronna. Inni historycy bardziej ostrożni, na przykład ostatnio profesor Chwalba, który opublikował książkę Przegrane zwycięstwo, wojna polsko-bolszewicka 1918-20, twierdzą, że nie da się tego rozstrzygnąć, co już jest pewnym głosem innym niż te, które mówiłem. To znaczy, że na podstawie tych dokumentów, które posiadamy, nie jest możliwe rozstrzygnięcie, czy gdyby nie uderzenie polskie na Kijów w kwietniu 20 roku, to czy bolszewicy by uderzyli. I państwa, sięgnijmy w związku z powyższym do tych dokumentów, które są znane. Zacząłbym od takiego raportu, który 24 grudnia 1919 roku wystosował Julian Marchlewski, a więc Polak, bolszewik, ale który znał bardzo dobrze jakby realia polskie, ale okazuje się nie do końca, jak sobie zaraz przekonany, który pisze do Komitetu Centralnego Partii Bolszewickiej taki memoriał, co nas może czekać. I proszę państwa, co on pisze? Otóż Marchlewski pisze, Piłsudski nie chce wojny z Rosją i nie pali się do tego, aby zniszczyć władzę radziecką oraz wesprzeć białogwardzistów, ponieważ jego zdaniem zwycięstwo kontrrewolucji w Rosji zagraża polskiej suwerenności. Jednocześnie jednak obawia się wpływu komunizmu w Polsce. I w dalszej części tej analizy pisze, inną politykę uprawiają narodowi demokraci. Zgodnie z życzeniem krajów Antanty pragną oni wspierać Denikina, czyli innymi słowy opowiadają się za wojną przeciwko sowieckiej Rosji. Z punktu widzenia późniejszych wydarzeń okazuje się, że całkowicie chybiona analiza. Dlaczego Marchlewski tak napisał? Otóż proszę państwa, trzeba się cofnąć na krótko do roku 19. Otóż Marchlewski, znający doskonale takich ludzi na przykład jak Józef Beck senior, czyli ojciec Józefa Becka oraz innych działaczy PPS-u,
Ja przypomnę, że tacy ludzie właśnie jak Marchlewski, Dzierżyński na przełomie XIX-XX wieku stanowili w zasadzie jeden obóz polityczny z późniejszymi Piłsudczykami, a więc to byli koledzy. Otóż Marchlewski był akuszerem porozumienia Piłsudskiego z bolszewikami, tajnego porozumienia, które miało miejsce późnym latem 1919 roku, a polegało na tym, że Armia Polska powstrzymała ofensywę na wschodzie i umożliwiła bolszewikom pobicie Denikina. Ta sprawa jest jakby powszechnie znana. I Marchlewski był przekonany, będąc jakby ojcem tego porozumienia, że doskonale rozumie intencje Piłsudskiego i wyraził to w tym raporcie, czy w tym memoriale z 24 grudnia, że sprawa jest zakończona jakby, że to jest jakby wstęp już do ułożenia relacji między Rosją bolszewicką a Polską już na trwałe. I że tu Piłsudski żadnych innych działań nie podejmie. I Państwa, w myśl i nieomal dwa dni wcześniej, czyli 22 grudnia 1919 roku, strona bolszewicka wystosowała propozycję rozmów pokojowych do Polski. To była oficjalna nota dyplomatyczna, która, i to jest pierwsza jakby duży znak zapytania, czy raczej pytanie, nie uzyskała odpowiedzi aż do marca 1920 roku. Czyli 22 grudnia są propozycje pokojowe, notabene wystosowane do wszystkich krajów, które leżały między Rosją bolszewicką a Europą, a więc Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Rumunii i Polski. I spośród tych krajów, które wymieniłem, tylko Polska nie odpowiedziała na te propozycje. Mało tego, i to jest ciekawe, jakby zatajono przed opinią publiczną, że w ogóle taka propozycja padła. Dopiero w lutym 1920 roku PPS dowiedział się z komunikatu już oficjalnego kierownictwa bolszewickiego, że wystosowano taką notę, że są jakieś propozycje pokojowe. I wtedy w Sejmie zaczęła się wrzawa, między innymi Herman Liberman i Felix Perl z PPS-u zażądali informacji, czy wpłynęły propozycje pokojowe ze strony bolszewickiej. Wtedy w Sejmie odbyła się narada w Komisji Spraw Zagranicznych, utajniona, gdzie jakby strona Piłsudskiego, bo to naczelnik państwa był tutaj rozgrywający, udzieliła informacji na temat tych propozycji, czyli po raz pierwszy ujawniono, ale tylko posłom, że takie propozycje wpłynęły. Co te propozycje zawierały? Oczywiście rozmów pokojowych, ale jakby sugestia płynąca ze strony bolszewickiej była taka. Rozgraniczamy terytoria mniej więcej według obecnego stanu stacjonowania wojsk. Czyli tam, gdzie stało Wojsko Polskie w roku 20, to była propozycja, że tam może być granica. Taki był jakby przekaz tych propozycji pokojowych, co oznaczałoby, że te granice, gdyby te propozycje bolszewickie były szczere, mogliśmy uzyskać bez wojny już w roku 20 na początku. Przytoczę tylko informację, że w dniach 22-24 odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, gdzie między innymi Stanisław Grabski, który też był przeciwnikiem jakichkolwiek działań wojennych na wschodzie, też zażądał informacji o tym, co się w ogóle dzieje. I tu, proszę Państwa, dochodzimy do bardzo ciekawej sytuacji. To znaczy, że Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu, większość ugrupowań, czy wszystkie ugrupowania parlamentarne w ogóle nie mają pojęcia, co się dzieje w tej tajnej dyplomacji i w zamierzeniach ośrodka belwederskiego, czyli ośrodka Piłsudskiego. Domyślają się, co się może zdarzyć. I tu zacytuję Państwu fragmenty dwóch wspomnień działaczy narodowej demokracji, którzy dowiedzieli się przypadkowo o planach wojny z Rosją bolszewicką ze strony Piłsudskiego. Pierwszy to był, proszę Państwa, Stanisław Kozicki, który bardzo dobrze znał się ze Stanisławem Patkiem, który de facto kierował polityką zagraniczną jakby obozu Piłsudskiego. I znał Stanisława Kozickiego, który wówczas przebywał w Paryżu, to jeszcze było po konferencji pokojowej i w zaufaniu Stanisław Patek przekazał następującą informację. Tutaj przeczytam. Okazywał mi zaufanie, to znaczy Patek. Pamiętam na przykład, iż na początku 20 roku powiedział mi w tajemnicy, że Piłsudski przygotowuje atak na Rosję. Wiadomość ta mocno mnie zaniepokoiła.
Dałem temu wyraz otwarcie, wskazując na niebezpieczeństwa, jakie może ściągnąć na młode państwo polskie. Uspokajał mnie, mówiąc, że komendant wie, co robi. Rosji się wcale nie obawia i powiada, że pójdzie w głąb tego kraju tak daleko, jak tylko sam zechce, jak w masło. I to jest jedna relacja, która znajduje potwierdzenie w relacji drugiego polityka narodowej demokracji, czyli Stanisława Grabskiego, no, który był przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, więc teoretycznie musiał wiedzieć wszystko, ale okazuje się, że musiał też się domyślać, o co chodzi. I on to samo pisze, że zaniepokojony w czasie rozmowy z Piłsudskim poruszył tą sprawę, powiedząc, że jakakolwiek ofensywa czy rozpoczęcie wojny na wschodzie będzie ryzykowne. Na to Piłsudski się uniósł i powiedział: złapię armię bolszewicką, utopię ją w Dnieprze. Ja replikowałem: nikt nigdy nie złapał armii rosyjskiej, ani Napoleon w 1812, ani Mackensen w wojnie ostatniej. Umie się ona cofać nie gorzej od dawnych hord tatarskich. I wtedy Piłsudski po raz drugi powiedział: nikt z dotychczasowych przeciwników Rosji nie umiał prowadzić wojny stepowej, ale ja pokażę, jak ją prowadzić należy. Czyli to są relacje, proszę Państwa, tych dwóch polityków, którzy już wtedy no, wiedzieli, że coś się szykuje. Tym niemniej oficjalnie informacje były takie przekazywane, między innymi przez generała Sostkowskiego, który odpowiadał na pytania w czasie tej debaty w Sejmie, że owszem, pokojowe propozycje są ze strony bolszewickiej, ale po pierwsze są nieszczere i gdybyśmy je ogłosili, to wtedy jakby rozbroimy morale armii polskiej. To znaczy, że nie ogłaszamy, żeby gotowość bojowa była zachowana, poza tym są nieszczere, bo mówią o pokoju, a w rzeczywistości strona bolszewicka szykuje się do wojny. Proszę Państwa, oczywiście tego wykluczyć nie można, że mogło tak być, ale tutaj sięgnijmy do dokumentów bolszewickich i zadajmy pytanie, czy jest prawdą, że propozycje pokojowe były nieszczere i chodziło tylko o zyskanie czasu albo efekt propagandowy i wojna i tak by wybuchła, czy też były szczere? I ja zacytuję Państwu tylko kilka dokumentów, znaczy jeden w zasadzie, bo jedne to są oficjalne wypowiedzi, a dwa to jest korespondencja wewnętrzna między ważnymi politykami bolszewickimi, konkretnie między Trockim a Leninem, no to dwóch najważniejszych rozgrywających w tej sprawie. Otóż profesor Bogdan Musiał, który miał dostęp do archiwów rosyjskich już w latach 90., napisał taką książkę Po trupie Polski na zachód Europy. Tytuł też, nazwijmy, bardziej publicystyczny niż naukowy. Tym niemniej w źródłach, w przypisach są odnośniki do źródeł archiwalnych rosyjskich. Co prawda autor wyciąga zupełnie inne wnioski, niż wynika z tych dokumentów, ale to jest inna sprawa, dlatego że Musiał zakłada od razu, że bolszewicy złożyli nieszczere propozycje i że szykowali się do natarcia. Ale w liście, czy raczej w depeszy, którą wysłał Trocki do Lenina, to był konkretnie, proszę Państwa, 1 marca 1920 roku, zacytuję Państwu. To jest 1 marca, czyli to już mamy kilka miesięcy po milczeniu strony polskiej, która nie odpowiada na te propozycje rozmów pokojowych. Zgadzam się z Litwinowem, że nasze propozycje sprawiają wrażenie naszej słabości. Uważam, że bezwarunkowo konieczne jest wzniecenie szerokiej kampanii w kraju, która nie tylko będzie mieć istotne znaczenie dla przygotowań, ale być może powstrzyma Polaków. Proszę zauważyć, ten motyw się pojawia właściwie również w enuntacjach oficjalnych. Na przykład jest fragment przemówienia Lenina z 6 marca 1920 roku, a więc to jest 5 dni po tej depeszy, którą Trocki przysłał. Musimy utrzymać, rozwinąć i wzmocnić naszą gotowość bojową, aby wykonać stojące przed klasą robotniczą zadanie. Jeśli imperialiści polscy wystąpią zbrojnie przeciwko Rosji, zdecydują się na awanturę wojenną, to muszą się spotkać i spotkają z taką odprawą, że ich cały kruchy kapitalizm i imperializm rozleci się ostatecznie. To było, proszę Państwa, przemówienie oficjalne 6 marca. W obu tych enuncjacjach mamy więc wyraźne stwierdzenie, jeśli Polacy uderzą. Jedna to jest wypowiedź publiczna, którą możemy uznać, że może być propagandowa, ale wewnętrzny telegram Trockiego nie jest elementem propagandy na zewnątrz. A jest też zawarte sformułowanie, że może to powstrzymać Polaków. Czyli strona bolszewicka spodziewa się ofensywy polskiej z dwóch powodów. Po pierwsze, brak odpowiedzi na propozycję pokojową.
Dwa, niewątpliwie wywiad sowiecki wiedział o przygotowaniach Armii Polskiej do ofensywy. Na Ukrainie czy na Białorusi to jeszcze nie było wiadomo. I teraz, proszę Państwa, jak to oceniać? Czy propozycje były szczere? Ja tu przypomniałem, że złożono je wszystkim państwom leżącym między Rosją bolszewicką a Europą i wszystkie przyjęły tą propozycję rozmów. Nawet Finlandia, która uchodziła za kraj taki, no, czy Rumunia, która uchodziła za kraj bardzo antybolszewicki. Więc jest pytanie, dlaczego Polska nie przyjęła przynajmniej rozmów? Proszę Państwa, gdyby przyjęto tą propozycję i zaczęto rozmowy, postawiono by nawet stronę bolszewicką w trudniejszej sytuacji. Nie odpowiadając w ogóle na te propozycje, stwarzało to wrażenie, że szykujemy coś na wschodzie jakby, no konkretnie wojny. I teraz jest pytanie, jak mocarstwa zachodnie do tego powodziły? Bo tutaj w tym enuncjacji Marchlewskiego, całkowicie chybionej, że endecja w porozumieniu z państwami zachodnimi szykuje wojnę. Po pierwsze, Marchlewski nie wiedział, czy nie chciał wiedzieć jednego, że endecja nie miała żadnego wpływu na działania wojenne, bo naczelnym wodzem i całą politykę wojskową miał w ręku Piłsudski. Endecja mogła najwyżej, proszę Państwa, prowadzić jakąś propagandę w gazetach i ewentualnie domagać się w Sejmie wyjaśnień, ale to było za mało, dlatego że Piłsudski Sejm całkowicie lekceważył. A więc to nie Antanta przygotowywała wojnę, tylko przygotowywał to Piłsudski. Wbrew Antancie. To było to, że bolszewicy byli przyzwyczajeni do tego, że jakiekolwiek działania Polski na wschodzie to muszą być jakby przedłużeniem decyzji Antanty, czyli Francji i Anglii. Tymczasem ani Francja, ani Anglia nie życzyły sobie jakiejkolwiek ofensywy polskiej na wschodzie. Anglicy w ogóle wprost nawoływali, że trzeba rozpocząć już rozmowy z bolszewikami, ich uznania. Francuzi nie wiedzieli do końca jak, bo przypomnę, proszę Państwa, że na Krymie jeszcze działały wojska barona Wrangla, czyli no ta resztka armii południa Rosji, która po Denikinie została. To było kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, którzy tam cały czas na Krymie szykowali się do jakiejś walki jeszcze z bolszewikami. Czyli Biała Rosja jeszcze istniała. Dlatego ja się nie zgadzam z taką nazewnictwem wojna polsko-rosyjska. No nie można prowadzić wojny polsko-rosyjskiej, skoro jeszcze Rosja Biała istnieje, ona z nami wojny nie prowadzi. Była to wojna polsko-bolszewicka, ale to już jakby inny problem. A więc bolszewicy mieli następującą sytuację. Pokonali owszem Denikina jesienią 19 roku, ale nie dobili armii białej, która dalej jest na Krymie pod nowym kierownictwem. Wrangla, który ma zupełnie inny program, który odwołuje się do chłopów, do reformy rolnej, czyli z punktu widzenia ideologicznego jest groźniejszy niż Denikin. Wojskowego nie, bo Denikin był silniejszy, ale ideologicznie Wrangel był groźniejszy. A więc jeżeli mają tak, krwawą wojnę w 19 roku, gdzie w ostatniej chwili się uratowali, mają jeszcze Wrangla, kraj jest całkowicie wyniszczony i nikt mnie nie przekona, że w kierownictwie mogły wówczas bolszewickim powiedzieć, no to teraz sobie zaatakujemy Polskę, a potem Europę. No to jest nielogiczne. No musieliby być to szaleńcy, a raczej byli to wytrawni gracze. Potem, już w czasie ofensywy na Polskę, oni ulegli tak zwanemu entuzjazmowi ideologicznemu i zaczęli rzucać takie hasła. Po trupie Polski na zachód, ale to dopiero lato 20 roku. Natomiast na początku 20 oni byli przekonani, że ich czeka ofensywa Antanty. Stąd też te propozycje pokojowe. I proszę Państwa, teraz zacytuję tylko, przypomnę, jakie były oceny tego, czy były szczere propozycje bolszewickie, czy nie. Otóż byli politycy i wojskowi w Polsce, którzy uważali, że propozycje były szczere. Przynajmniej wtedy, w 20 roku, być może, nie wiem, w 21, 22 coś by się zmieniło, ale w tej konkretnej sytuacji tak to oceniali. Na przykład generał Sikorski, który sformułował tą tezę w książce Józef Piłsudski jako wódz i dziejopis, napisanej pod pseudonimem, jako Karol Pomorski. Książka się ukazała w 26 roku i on tam napisał tak. Wbrew twierdzeniom generała Piskora, przypomnę, to jest Tadeusz Piskor, prawa ręka Piłsudskiego, mam absolutne przeświadczenie, że w tym okresie bolszewicy byli szczerzy i naprawdę dążyli do pokoju. Był on im na razie potrzebniejszy niż nawet wygrana wojna z Polską, co zresztą mogło się im wydać dość problematyczne.
pokój wprowadzał ich w kontakt z Zachodem i otwierał możliwość naprawy tak bardzo zniszczonych stosunków gospodarczych. Przypomnę, że wtedy to był okres, kiedy Anglia zniosła blokadę Rosji bolszewickiej. I to był taki przełom w traktowaniu Rosji bolszewickiej przez Zachód. Czyli z tego punktu widzenia rozpoczynanie ofensywnej wojny przeciwko Polsce, która była członkiem Antanty, mało tego, była umocowana międzynarodowo przez traktat wersalski, byłoby całkowicie sprzeczne z interesami Rosji bolszewickiej w tym momencie. Tą samą opinię sformułował też Tadeusz Piszczkowski, historyk związany ze Stronnictwem Narodowym. To już była książka wydana w okresie po 1945 roku, który też stał na stanowisku, że w tym konkretnym momencie bolszewicy autentycznie przestraszeni wizją kolejnej interwencji Antanty sformułowali taką tezę. Jeszcze jeden generał to był Stanisław Szeptycki, który też uważał, że te propozycje należało przynajmniej przedyskutować. Proszę Państwa, co się stało potem? Uderzenie polskie na Ukrainie zostało odebrane przez opinię publiczną, polityków, przez prawie wszystkich państw jako akt agresji. I dzisiaj profesor Chwalba w tej książce, którą wspomniałem, on podsumowuje bilans tej wojny i mówi tak. Propagandowo żeśmy przegrali. Każdy podręcznik nie tylko na wschodzie, na zachodzie uważa nas za agresorów. Jak Państwo poczytali podręczniki, nie wiem, angielskie, amerykańskie czy francuskie, tam nie ma to, że walczymy z nawałą bolszewicką, tylko że Polska była tym krajem, który pierwszy zaatakował. Z punktu widzenia psychologicznego czy propagandowego, nawet gdybyśmy uznali, że bolszewicy mogą nas uderzyć, to należało do tego dopuścić. Wtedy oni by od początku stali na straconej pozycji. I wtedy mało tego, takie kraje jak Anglia musiałyby bardziej stanowczo nam pomóc, ponieważ my bylibyśmy ofiarą ofensywy bolszewickiej. To by było uderzenie nie tylko w Polskę, ale było uderzenie w traktat wersalski. Ponieważ Polska była zwornikiem traktatu wersalskiego na wschodzie Europy i tak to potem Lenin tłumaczył, proszę Państwa, już po przegranej wojnie, co prawda u nas historycy nie dają temu wiary, ale on wygłosił takie przemówienie chyba we wrześniu albo w październiku, że celem tej wojny to wcale nie był podbój Europy, tylko zlikwidowanie skutków traktatu wersalskiego na wschodzie Europy. Czyli krótko mówiąc, wyrwanie głównego trzonu tego traktatu, czyli Polski. Zlikwidowanie Polski albo jej sowietyzowanie, albo zwasalizowanie. Polska była zwornikiem tego traktatu. I to jest, proszę Państwa, pierwsza nasza przegrana jakby psychologiczna. Ale był jeszcze drugi moment. Jeżeli u nas się mówi, że walczyliśmy w interesie całej Europy, a jak się zachowywali nasi sąsiedzi? Czy ktoś się bał? Już nie mówię o Czechosłowacji, która nie przepuszczała transportów i tak dalej. Weźmy Litwę, która teoretycznie powinna czuć się najbardziej zagrożona. Kiedy zawiera układ z bolszewikami? 12 lipca, kiedy bolszewicy są miesiąc jeszcze do Warszawy mają, ale już idą w tym kierunku. Z punktu widzenia ich jakby logiki, to oni powinni stanąć po naszej stronie, bo oni byli jakby następni do golenia, tak to można powiedzieć. Tymczasem zawierają układ z bolszewikami i dostają od nich Wilno. To samo jest Finlandia, to samo jest Estonia, Łotwa i Rumunia nawet, która teoretycznie powinna być naszym sojusznikiem. Czyli my na wschodzie nie mamy żadnego sojusznika. Walczymy sami. Przy biernym jakby obserwacji krajów najbardziej zainteresowanych. To samo jest na zachodzie, nawet nasi sojusznicy Francuzi w oficjalnych enuncjacjach Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówią, że Polska popełniła błąd atakując na wschodzie, że o Anglikach nie wspominając, bo w Anglii były nastroje, że słusznie dostajemy po łapach. No. Aczkolwiek moim zdaniem w Polsce jest zbytni krytycyzm wobec polityki brytyjskiej, bo Anglia jednak nie była zainteresowana całkowicie zniszczeniem Polski i nawet bolszewikom groziła blokadą, dostarczeniem tutaj, wpłynięciem floty brytyjskiej i tak dalej. Także to nie było tak, że Lloyd George całkowicie jakby zgodził się na sowietyzację Polski. Także takie jest tło tych wydarzeń od strony jakby dyplomatycznej. Ja tylko powiem na koniec, czy prawdą jest, bo mówiłem tutaj o tych, że pojawiły się potem w kierownictwie bolszewickim takie entuzjastyczne nastroje, że teraz zbolszewizujemy pół Europy. Tak, Lenin uległ tej wizji, natomiast o dziwo nie uległ jej Trocki, który teoretycznie jako zwolennik permanentnej rewolucji powinien być zwolennikiem
no, wybuchu kolejnych rewolucji w innych krajach. Natomiast Trocki był wtedy o dziwo realistyczny. Uważał, że przekroczenie granicy etnograficznej, czyli Bugu, stanowić będzie zagrożenie dla armii bolszewickiej. Tego samego zdania był również Marchlewski, który, no, powiedzmy otwarcie, doskonale znał jakby polskie warunki, i prawdopodobnie również Dzierżyński, który oczywiście oni obaj stanęli na czele Komitetu Białostockiego, natomiast potem Dzierżyński, kiedy już musieli uciekać z Białegostoku, napisał do siostry: miałem przeświadczenie, że tak to się skończy od pewnego czasu. Czyli w samym kierownictwie, już nie mówię o Ciczerinie, który kierował dyplomacją Rosji bolszewickiej, który był starym carskim urzędnikiem i on doskonale wiedział, jakie są niebezpieczeństwa. Czyli właściwie tylko Lenin uległ temu, znaczy Lenin, no i część kierownictwa tej takiej entuzjazmowi. Nawet wśród polskich bolszewików, czy tam żydowskich, też były nastroje różne, bo na przykład Julian Leszczyński-Leński był zwolennikiem całkowitej bolszewizacji i tak dalej, nie wchodzenia w żadne rokowania z państwem polskim, a na przykład Marchlewski cały czas do tych rozmów nawoływał. Także sprawa nie jest taka oczywista, jak to się u nas przedstawia, natomiast jest faktem, że to, że bolszewicy znaleźli się nad Wisłą w sierpniu 1920 roku, bezpośrednią tego przyczyną jest rozpoczęcie ofensywy kijowskiej, która była politycznie i militarnie chybiona. Politycznie, dlatego że zakładała, czy próbowała zbudować państwo ukraińskie na żadnych fundamentach, które nie istniały. Po drugie, że z punktu widzenia czysto militarnego była uderzeniem chybionym, ponieważ to nie był główny kierunek tej wojny, którym była Białoruś. Tam były główne siły i tak dalej. I tu słusznie przewidział któryś z tych polityków, że po prostu armia bolszewicka będzie się cofać i nie przyjmie tej wojny. Czyli te dwa błędy, polityczny i militarny, sprawiły, że o mało w 20 roku Polska nie zniknęła w tej formie, którą odzyskała niepodległość w 18 roku. Także takie można wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło. Zresztą bardzo charakterystyczne jest, że Piłsudski, który w 20 roku nagle zrozumiał, że on może być grabarzem tej Polski, którą stał się symbolem jej odrodzenia. Stąd to jego załamanie w czerwcu, w lipcu, bo on zdawał sobie sprawę, że to on ponosi odpowiedzialność. Potem już nie miał serca nawet do kontynuowania tej polityki, nazwijmy, federacyjnej. Sam mówił, Polacy tego nie chcą, i już był bierny. Jakby sam się przyznał do tego błędu. Ale potem, oczywiście po 26 roku, zbudowano inną całkowicie narrację. No i tak trwa to do dzisiaj. Dziękuję bardzo.